Witam. Dzisiaj zamontujemy silnik rurowy, radiowy do rolety. Zapraszam do oglądania. Film powstał we współpracy z firmą Inel, która jest producentem urządzeń sterujących do rolet, żaluzji, markiz i bram, a której silnik rurowy ze sterownikiem radiowym zostanie wykorzystany do montażu w rolecie, a także we współpracy ze sklepem internetowym Napędy.net, który posiada w swojej ofercie napędy i automatykę do bram i rolet, systemy centralnego sterowania rolet, domofony, wideodomofony, alarmy, monitoring i różnego rodzaju automatykę domową. W sklepie tym można uzyskać pomoc techniczną dotyczącą montażu i programowania zakupionych produktów. Silnik będziemy montować w rolecie zewnętrznej typu standard, czyli nakładanej na elewację. Aby dostać się do mechanizmu, musimy zdjąć pokrywę rewizyjną. Należy rozwiercić cztery nity. Zdejmujemy osłonę. Aby uwolnić roletę z wieszaków, musimy ją opuścić do samego dołu. Wieszak numer 1, wieszak numer 2. Oraz nit, który musimy też rozwiercić, aby uwolnić rurę nawojową ze skrzynki. Wypinamy wieszaki. Rozwiercamy nit. Teraz lekko podważając, wciskamy element do środka rury. W ten sposób rura nawojowa zostanie uwolniona ze skrzynki. Teraz możemy już wyjąć cały mechanizm na zewnątrz. Odcinamy sznurek. W środku możemy już zdemontować kasetę ze sznurkiem oraz u góry prowadnicę sznurka. Przez ścianę przechodzi sprężyna, w której prowadzony był sznurek. Później ją wyjmiemy, ponieważ jest zbyt wąska, aby przeprowadzić przez nią przewód elektryczny. Teraz zamontujemy silnik w rurze nawojowej.
Na wale silnika umieszczamy zabierak i zabezpieczamy go zawleczką. Z rury oktagonalnej zdejmujemy koło, w której był prowadzony sznurek. Dobrze jest użyć jakiegoś środka, który pomoże nam tę operację przeprowadzić. Zdejmujemy też łącznik, który dopasowuje długość rury do skrzynki. Dobrze jest go też przeczyścić, przesmarować, aby później nie było trudności w jego wysunięciu. Przed założeniem silnika do rury zaznaczamy miejsce, dokąd sięga zabierak napędu. W tym miejscu będziemy łączyć rurę nawojową z tym zabierakiem. Musimy przewiercić i zabezpieczyć nitem lub śrubą. Tak przygotowany napęd możemy teraz zakładać w skrzynce. Do boku skrzynki rolety należy zamocować uchwyt montażowy za pomocą nitów lub śrub. Zaznaczamy miejsce wiercenia. Wiercimy. I przykręcamy element do boku skrzynki przy pomocy, w tym wypadku, śrub M6. Ten element można też zamocować przy pomocy nitów. Ponieważ sprężyna, w której prowadzony był sznurek, jest za mała,
dla przewodu wyjmujemy ją ze ściany. Przeprowadzamy przewód do środka pomieszczenia. Mocujemy układ napędowy w uchwycie montażowym. Zabezpieczamy zawleczkami. Przewód i antenę układamy w taki sposób, aby nie było możliwości dotknięcia przez obracające się części rolety. Wysuwamy łącznik i nasuwamy na trzpień boku. Można teraz włączyć zasilanie. Sprawdzimy, jak obraca się napęd. Na tym etapie możemy już zamocować wieszaki. Łączymy przy pomocy śruby lub nitu rurę oktagonalną z łącznikiem boku skrzynki. Pozostało nam jeszcze wyregulować wyłączniki krańcowe górnego i dolnego położenia rolety. Górne krańcowe położenie rolety ustawiamy w dolnej śrubie regulacyjnej. Obrót klucza na plus powoduje zwiększenie zakresu pracy silnika w danym kierunku. Tutaj widać, jak kręcę w lewo na plus i stopniowo roleta podnosi się aż do odpowiedniego momentu.
Podobną operację przeprowadzimy dla krańcowego dolnego położenia rolety. Będziemy kręcić górną śrubą regulacyjną. I tak samo jak przy położeniu górnym, plus oznacza zwiększenie zasięgu pracy silnika, a minus zmniejszenie. Zanim założymy osłonę skrzynki, należy parokrotnie z odstępami czasowymi, aby silnik się za bardzo nie nagrzał, przejechać roletą tam i z powrotem i sprawdzić, czy wyłączniki krańcowe prawidłowo wyłączają napęd. Po sprawdzeniu zakładamy osłonę i nitujemy. Myślę, że z tym poradnikiem, z tym filmem, każdy, kto zechce założyć silnik do swojej ręcznej rolety, poradzi sobie bez trudu. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!